Rozpoczęła się dwudniowa zbiórka żywności Caritas. Wolontariuszy można spotkać w 90 sklepach na terenie archidiecezji łódzkiej, m.in. w Bełchatowie, Łasku, Poddębicach czy Kołuszkach. W supermarketach i mniejszych sieciach handlowych do specjalnego koszyka można wrzucać żywność, która przed świętami trafi do ubogich rodzin. Monika Aleksandrzak. Makaron, mąka, cukier. Za te kilka produktów zapłaciłam niecałe 8 zł. To niewiele, a może pomóc. A z tą pomocą bywa różnie. Początki zbiórek są trudne. Przez pierwsze godziny koszyk Caritas zazwyczaj świeci pustkami. Produkty są potrzebne długoterminowe, takie jak ryż, makaron, mąka, cukier, olej, chrupki kukurydziane, czekoladowe. Do koszyka można też wrzucić herbatę, mleko, konserwy czy olej. Najwięcej, bo aż 25 ton żywności udało się zebrać w tamtym roku na święta Bożego Narodzenia. Paczki przygotowane przez łódzką Caritas dostało wtedy ponad 3000 rodzin. Rzeczywiście te zbiórki na Boże Narodzenie są nieco obfitsze, ale ponieważ ta obecna wielkanocna już jest po raz 12, więc tak naprawdę mieszkańcy naszego miasta, naszego regionu przyzwyczaili się trochę do tego, że 2 razy do roku prosimy o żywność. Zebrane dziś i jutro produkty zostaną przekazane nie tylko potrzebującym rodzinom, ale też zasilą stołówki prowadzone przez parafialne zespoły Caritas.